Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Gothic 2, Złote Wrota na moim kanale i w dzisiejszym odcinku na sam start poszedłbym sobie spać, bo mówiąc tutaj szczerze, nie wiem czy się wyśpię. Działa to, dobra. No, najważniejsze, że działa. Ci normalnie śpią. Wracając. Musimy pogadać z resztą tutaj naszych chłopaków, Kowal. Co tam? Witaj. Czyżbyś zajmował się kowalstwem? Tak, Mora. Właściwie dawniej się tym zajmowałem. Teraz już nie mam żadnej pracy. A pomaga mi mój pracownik, Brian. Sam już jestem za stary, żeby się tym wszystkim zajmować. Rozumiem. Jaką broń potrafisz wykonać? Bardzo różną. Mógłbym ci ją pokazać. Ale tak. Mogę coś dla ciebie zrobić? Tak, Mora. Potrzebuję parę piłek rudy. Próbuję właśnie wykonać topór z magicznej rudy. I brakuje mi jeszcze paru piłek. Jeśli mi ją przyniesiesz, szepnę Warkowi, aby służył tobie. Co mam kupić? Ruda, tak? Wziąć. Kowal w obozie prosił mnie o kilka bryłek rudy. 4 wystarczą. No to... Czy mamy jakieś w ogóle bryłki rudy? To możemy na samym starcie... Nie, chyba nic nie ma, nie? Nie. Na ten moment nie. F5. A Brian jest ten... Serio? Surowa stal... A, to... Co to jest? Kinga? Co to jest? Czy to był Kilof? Ja to źle jakoś przeczytałem. Ja zrozumiałem Kinga. Dobra, wracając. Pozbierajmy tu. Ja tam widziałem po prawo właśnie tutaj skrzyneczkę. Żebym ją spróbował opierdzielić zawczasu. Bo z tego co wiem, to ja mogę tu wszystko kraść i się nic nie stanie. Także żuwaczka, młotek, skórzany pancerz. To jest chyba taki standardowy po prostu. I on raczej taki... Właśnie, to jest zwykły... skórzany pancerz. Że to jest chyba po prostu taki dla nas tutaj skrzyneczka, żeby wszystko... No ładnie. Zwłaszcza, że grę zapisałem teraz. A tu mamy... Musimy to wczytać. No, przeciul się odwalił. Muszę czasem stały zapisik zrobić, to się też przyda. Także 3 minuty się poszły, znaczy to tutaj już szybciej pójdzie. Z wiadomych przyczyn F5 proszę. Żeby było. Czyli tam nie mogę ich okradać, tak? Dziwne, ale dobra. Dobra, ruda dla kowala to też jest... Ważne, żeby tutaj mieć co zajwanić. Dobra, no idziemy dalej. Stały zapis też co jakiś czas trzeba robić, bo też dużo dialogów prowadzimy. Także tak, tu mamy jakiegoś hatana. Czego szukasz w naszym obozie? Chciałem się tylko rozejrzeć. Chciałem się tylko rozejrzeć. Rozglądać możesz się dowoli. Czego nie kradnij? Chciałam się przekonać, czy naprawdę nie wierzycie w Beliara. Tak, to prawda. Naszym prawdziwym panem jest duch przodków, a ty właśnie stoisz przed jego ogniem. Trwaj przy nim, a posiądziesz jego siłę. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę. Siła, tylko że problemem naszym chyba na tym etapie gry, czy my jakąś broń założymy? Miecz dwuręczny, zardzewiały. No to tak. Ile mamy? 13 punktów nauki. Ładna chatka nawet jest. Zrobimy może F5 i... Chleb, smażone mięso, to się zawsze przyda. No i się do nas nikt nie przypierdzieli. Chyba nie.
Ale patrząc te, to tych skrzynek też nie mogę chyba okradać. Misot? Misot. No jak tak. Leci? Ja być ork. Ty, Mora. Czego ode mnie chcieć? Nic, tak tylko. Mora się zająć swoimi sprawami. Misot, zajęty. A czym jesteś zajęty? Misot, wypatruję sokoła. Sokół, przylecieć na niebo. A po co ci sokół? Sokół, wysoko latać. Misot, patrzeć na sokół. I co będzie, jak sokół przyleci? Sokół może zgubić pióro. Misot, je złapać. Do kanionu sokół raczej nie przyleci. Do Misota sokół zawsze przyleci. Misot, czekać na sokół. On chyba będzie śpiewać, tam widziałem sokoła cień, tak? Dobra, osadnik, mamy tu narok, chyba z nim nie gadałem, nie? Co słychać? A co może być słychać w tej przeklętej dziurze? Dookoła potwory. Nosa nigdzie nie można wyściubić, bo wyskoczy jakaś poczwara. A jeśli pójść gdzieś dalej, to zaraz za jakiegoś pagórka wyskoczą piraci. Nie wiem, po jaką cholerę siedzimy w tej dziurze, Mora. Znacznie lepiej było mi w naszym królestwie, na Chdorze. A więc ty też przybyłeś z tego królestwa? Oczywiście. Żyłem sobie spokojnie i dostatnio, ale coś mi podszeptało, aby wyruszyć z Warekiem na tę wyprawę. Obiecywał walkę z hordami Beliara. Ciekawą wyprawę, na której można zdobyć mnóstwo skarbów. No i oczywiście mieliśmy otwierać oczy naszym braciom, odsuwając ich od kultu Beliara. Z początku rzeczywiście wszystko wyglądało pięknie. Zabiliśmy różne bestie wokół miasta Korinis i w górniczej kolonii. Pomogliśmy naszym braciom, ale później przyszliśmy tutaj. Od początku nie było tu nic ciekawego do roboty. Potem jednak zjawili się ci piraci z Hannibalem. Od razu jedna Warek zarządził, że możemy się tylko bronić. Zatłukłbym tych sukinsynów jak psów. Tym bardziej, że ostatnio porwali kilku młodych orków. Ale nawet to nie przekonało Wareka, aby zaatakować tych podłych tchórzy. Też mi wielcy wojownicy zaczaili się w jakiejś zasadzce i bez trudu pokonali młodzików. Jestem pewien, że Warek sam chętnie by się zrzucił i wybił tych dranin. Jednak szamani musieli mu to odradzić. Szamani? Pięciu najwyższych szamanów, którzy dniem i nocą czuwają w naszej świątyni, mają niezwykłą moc i dar widzenia rzeczy zakrytych. To zapewne przez ich brak zgody na atak musimy tu bezczynnie siedzieć. Ręce mnie już świerzbią. Może powalczymy na arenie? Znudziły mi się już te walki. Wolałbym jakieś prawdziwe wyzwanie. Także no, tu mamy rendok jakiś. Kurde, do gadania jest czuł tych ludzi. Jestem wojownikiem Królestwa Nachdoru. Przybyłem tu z moim panem Warekiem, aby naszym braciom, orkom, przekazać prawdę i dać im wolność. Wolność? Tak. Wolność od wpływu złego ducha Beliara. Naszym prawdziwym panem, władcą i królem orków jest duch naszych przodków w naszym królestwie Nachdorze.
Nigdy nie zatraciliśmy się Beliarowi. Jak niestety stało się to z naszymi braćmi w Korinis i Myrdanie. Dlatego też z naszym wodzem i pięcioma najwyższymi szamanami przybyliśmy tu, aby także inni orkowie powrócili do swoich korzeni. Tylko z pomocą ducha przodków orkowie mogą stać się potężnym, ale i szlachetnym rodem. Dobra. Tak, pogadajmy może z tym gościem tutaj. Potem pójdziemy w środek obozu. Ciekawy jestem, czemu on tu siedzi tam. Co tu robisz? Czemu przeszkadzasz mi w medytacji, Mora? Nie masz innych zajęć? Ja tylko chciałem... Mora... Świat pędzi ku zakładzie. Widzę niezmierzone morze krwi, bólu i cierpienia. Świat jest stracony. Beliar tchnie nienawiścią ku istotom żywym. Tchnie nienawiścią do wszelkiego dobra. Beliar pcha ten świat do zguby. Bądź czujny, Mora. Nie będziesz wiedział, aż nagle nadejdzie dzień zagłady. Bądź ostrożny. Tylko najbardziej czujni mogą rozpoznać dzień nawiedzenia. Jednak jest też nadzieja. Ożywcza moc. Ducha przodków orków wraz z innymi bogami dobra czyni wszystko, aby wesprzeć śmiertelników w walce z przepastną nienawiścią potępionego. Broni życie i ludzi. Dobrych ludzi. A obchód robi znowu. Źli zostaną straceni. Broni życie i ludzi, którzy wybierają dobro. Bo źli zostaną straceni. Długo potrafisz tak ględzić? Drwisz, bo twój umysł jest zaślepiony fałszem i ułudą. Ale pewnego dnia przejrzysz na oczy, a wtedy będziesz żałował swej głupoty. A teraz odejdź. No dobra. Patrząc ten, to trochę się tych questów zrobiło nam. I będzie tutaj mały problem. Nie wiem, czy dzisiaj na arenie w ogóle, czy na arenie mamy szansę bić się, więc... Kucharz. Zdrowiem, Mora. Słyszałeś już o słynnej kuchni Nachturu? Chyba nie. To żał. Nasza kuchnia serwuje wspaniałe dania, sycące ciało i ducha. Dzięki niej każdemu wraca ochota do życia. Jeśli zbierzesz trochę złota, możesz kupić u mnie takie danie. Cena może nie jest niska, ale gwarantuje wyśmienite kulinarne doświadczenia. Oczywiście wszystkie potrawy i składniki pochodzą z Nachtoru, naszej kochanej ojczyzny. Składniki też, mówisz? Hmm. Premia punktów trafień 100. Właśnie. To jak właśnie możemy sobie właśnie, to możemy sobie dopakować te pewnie co rozdział będą wchodzić czy coś, bo z tego co kojarzę, to tutaj powinny być chyba rozdziały. Witaj. Nie przeszkadzaj mi. A, no tak, dobra. Łyżkę sobie zajebiemy. A reszty może nie, bo nie ma co ani gdzie. Co tutaj, mordo? Witaj, Mora. Co cię sprowadza do naszego obozu? Chciałem się tu rozejrzeć. To bardzo dobrze. A może chcesz się też rozejrzeć poza naszym obozem? Co masz na myśli? Większość naszych braci przebywa w obozie, ale część wypełnia swoje zadania dosyć daleko stąd. Jednym z nich jest mój brat, Mehron. Wraz z innymi patrolują drogę w pobliżu magicznej bariery. Mhm. Rozumiem. Chcesz, abym go odwiedził? Jesteś bardzo domyślny. Potrzebuję kogoś, kto zaniesie jemu bez problemu, i jego towarzyszom paczki z żywnością. Tamtejsza okolica
jest bardzo niebezpieczna i ciężko coś upolować. Dobra. Możesz dostarczyć te paczki? Dlaczego sam nie odwiedzisz brata? Chętnie bym to zrobił, ale w obozie mam pewne poważne obowiązki powierzone mi przez wodza. Nie mogę sobie tak po prostu opuścić obozu. Rozumiem. To jak będzie? Mogę liczyć na twoją pomoc? W porządku, dostarczę te paczki. Świetnie. Znasz drogę? Trafisz w pobliże bariery? Przecież nie jestem ślepy. Bariery widać z daleka. Masz rację. Zanieś żywność mojemu bratu, Mechronowi. A potem zgłoś się do mnie. Nagroda cię nie ominie. Oto paczki z żywnością. Dobra, dzięki bardzo. Czekajcie, coś tu wystaje. Nie, dobra, to jakieś gruzy są. Dobra, więc już powoli odhaczamy kolejnych tych ludzi. Ork wojownik. A, tutaj ich opierdzielić, bo będzie ciężko. No, Agdorem chyba gadałem. Masz urazy do ludzi? Masz urazy do ludzi? Mam, ale nie powinno cię interesować. Dlaczego? Jednak wyczuwam, że ty nie jesteś taki jak te mory, które znienawidziły. Opowiesz mi coś o sobie? Co tu dużo mówić? Jestem wojownikiem. Nazywam się Nohgar. I mistrzowsko posługuję się bronią dwuręczną. Spytaj któregoś z moich przeciwników z areny. Wspólnie wspominają walki ze mną. Czy możesz mi wyszkolić? Czemu nie? Mogę udzielić ci kilku wskazówek. Daj mi znać, kiedy będziesz Dobra, zobaczmy co on ma. Broń dwuręczna. No tak w miarę. Mamy chyba tego najemnika, Wama. Tam są w ogóle łowcy smoków. Ciulię, co oni tam robią? Jestem orkowym najemnikiem, ale nie parszywym sukusem, jak ci szubrawcy w służbie orków na Myrtanie. Jestem najemnikiem wielkich orków z Nahdoru. To wielki i wspaniały ród, a móc u nich służyć to zaszczyt. Poza tym, czasem sprzedaję myśliwskie trofea. Możesz mnie czegoś nauczyć? Całkiem dobrze strzelam z kuszy, więc mogę cię podszkolić. Zajmujesz się handlem? Tak, z zamiłowania jestem myśliwym. Swego czasu mnóstwo dni spędziłem na bagnach, gdzie ubijam wszystkie gady, jakie tylko spotkałem. Przez jakiś czas miałem nawet nadzieję, że wybiję te wszystkie paskudne stworzenia, jakie tam się pojawiają. Jednak przeliczyłem się. Tak łatwo nie da się wygrać z żywiołem natury. W każdym razie mam wiele trofeów myśliwskich, które chętnie oddam za rozsądną cenę. Dobra. Pochodnie. Kuszy nie masz? Serio już mówię, nie no, musi mieć kuszę na sprzedaż. Chcę się od ciebie uczyć. Kuszę, dobra. Dobra. Tak bardzo ci się u nich podoba? Tak. To wielka i wspaniała kraina. Gdybyś tylko widział ich zamczyska, twierdze czy świątynie, jakie pobudowali dla ducha przodków, to wszystko zapiera dech w piersi. Rzeczywiście brzmi ciekawie. Polecam ci wybrać się do tego królestwa. Dotrzeć tam nie jest łatwo. Trzeba odbyć bardzo długą podróż morską. Zanim udało się nam tu przypłynąć, minęło wiele miesięcy. A właściwie po co orkowie tu przypłynęli? Tego tak do końca nie wiem. Tak zadecydował król Nahdoru Kereshvar. Wysłał więc ekspedycję na czele z Warekiem i 5 wysokimi szamanami, tutaj nazywanymi najwyższymi. Choć zapewniam cię, że w Nahdorze wcale nie są aż tacy najwyżsi. Chcę zostać orkowym najemnikiem, tak jak ty. Co mam robić? Zapewne rozmawiałeś już z Keretem. Zgadza się. To już wiesz, że powinieneś pomagać orkom i zdobywać reputację? Tak. To jest właśnie klucz do sukcesu. Postępuj tak, a zostaniesz przyjęty. Chociaż muszę przyznać, że niektóre ich zadania są naprawdę trudne.
każde podoła ich wypełnieniu. Sam nieraz o mało nie straciłem życia. Jednak ty zostaniesz najemnikiem tak jak ja, na pewno nie pożałujesz. Czeka cię ciekawe życie, wielkie skarby do zdobycia, no i całkiem możliwe, że pewnego dnia staniesz u bram królestwa Nachtoru. Czy wiesz coś o magicznej barierze, która otacza dolinę, gdzie jest dom kapłanów? Tak, to szamani nałożyli na tę część wyspy magiczną barierę. Dam ci dobrą radę. Nawet nie próbuj przez nią przechodzić. Dla zwykłego śmiertelnika to niemożliwe. Dlaczego szamani utworzyli tą barierę? Nie wiem tego dokładnie, ale może to mieć jakiś związek z plagą Beliara. Mogę ci jakoś pomóc? Szybko się bierzesz za zdobywanie reputacji, he? No cóż... Właściwie na razie niczego nie potrzebuję. Chociaż możesz mi pomóc w wykonaniu pewnej misji, jaką ostatnio dostałem od Temszaka. Przy okazji zdobędziesz trochę doświadczenia. Co to za misja? Dowiesz się na miejscu. Zanim się tam wybierzemy, muszę cię uprzedzić, że może być bardzo niebezpiecznie. Idziesz tylko i wyłącznie na własne ryzyko. Rozumiem. Na wszelki wypadek, zanim tam pójdziemy, użyj tego zwoju ochronnego. Naprawdę może się przydać. Dzięki. Dobra, jakiś zwój ochronny. Poczekaj, mordo, bo ja chcę ze wszystkimi tu pogadać. Ork wojownik, Galimes, z tą gadałem chyba, nie? Tak, Diego się, dzień dobry. Nie przyłączyłeś się do obozu piratów? Pogadałem z kilkoma z nich. Ich towarzystwo jakoś nie przypadło mi do gustu. Obóz orków wydaje się być dużo ciekawszym miejscem. No i tu spotkałem Gorna. Póki co, tu się zatrzymam. Gorn jest tutaj? Oczywiście. Znajdziesz go na arenie. Dziwnym trafem nasza paczka znów się spotyka. Walczyłeś na arenie? Jeszcze nie, ale być może spróbuję swoich sił. Możesz mi czegoś nauczyć? Jasne! Czego ty uczysz? Zręczność pewnie, co? No jak? No Diego i bez zręczności to nie Diego. Wracając, Godar, Hokurn. Ty oni byli w tym. Co łowcy smoków robią w jakimś... Koniecznej doliny z niemi. Polują. Kto wie, może tu też pojawi się jakiś smok. Gdzie Beliar, tam i smoki. Skoro tak sądzisz? Mam takie przeczucie. Szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. Mógłbym ci pokazać to Jomie. Jestem najlepszym wojownikiem w okolicy. Zacznijmy od... Jednoręczna, tak? Dobra, to jednoręczna, tam ciul. F5, kolejna, Godar. Co tu robisz? A na co ci to wygląda? Stoję i rozmawiam. A po co przybyłeś do Jarkendaru? Nie twoja sprawa. Co tu? A na co? A po co? Nie... No dobra, no. Niezbyt chłopak rozmowny. Co my tu mamy? Jakąś broń widzę. Ale lepiej może nie dotykać. Ork wojownik. Z tyłu pewnie jakieś skrzynki są. Jakaś mikstura. Młotek tu. Te luźno rzeczy leżące mogę podnosić, nawet jak to ten leży u kogoś w chacie. Ale tak nie mogę, dobra. To już w miarę się uczę tutaj, co mogę, co nie mogę. Chleb. Chleb. Dwa bułki. Dobra, Maria. Dobry. Jak leci? Nic ciekawego. Duszno i gorące jest w tym obozie. Nic ciekawego. Dobra. Idziemy, bo jeszcze chyba tu zostało nam... Tak, z tym gościem gadałem. Jeszcze ci nam pozostawali. Sam? Hej! Jak leci? Nie jest źle. Czasem zdarzy się walka na arenie, czasem małe polowanie. Chociaż teraz lepiej nie oddalać się zbytnio od obozu. Plaga Beliara ciągle przybiera na sile. Alicho, nie śpi. Możesz nauczyć mnie czegoś o polowaniu? Mogę ci pokazać, jak się cicho skradać i pokiwać się łukiem. Dobra, to na razie tyle. Utak. Jerry. Witam. Witam, przyjacielu. Co cię sprowadza do naszego wspaniałego obozu? Oazy pokoju, bezpieczeństwa i miłości. Spokojnie. Lubię trochę pożartować. Ale mówiąc poważnie, nasz obóz jest najbezpieczniejszym zakątkiem w tej krainie.
Wasz obóz? Myślałem, że to obóz orków. Oczywiście. Obóz należy do orków, ale panuje tu tak sielka atmosfera. Pomieszkaj tu trochę, a się przekonasz. No dobra. Mogę ci w czymś pomóc? Jasne. Zawsze się coś znajdzie. Właśnie mam ochotę na pyszne, świeże jabłko. Przynieś mi takie, jeśli możesz. Mam chyba. Nie mam jabłka, ty. Ja pierdzielę. Takie zadanie chyba od ręki, żeby zrobić. No wszystko nie dobrze, Mora. W obozie panuje względny spokój. Czekamy tylko, aż będziemy mogli ostatecznie rozprawić się z piratami. Macie z nimi napięku? Zgadza się, Mora. Kilka razy zaatakowali nas zupełnie bez powodu. Zabili też kilku naszych braci. Musimy ich pomścić. Dobra. Kogo tu jeszcze mamy? Hokar. Witaj. Witaj, Mora. Kim jesteś? Coś będzie miał ciekawego. Jeszcze o mnie nie słyszałeś? Jestem wielkim i bogatym kupcem, posiadającym niezwykle szeroki wybór wszelkich towarów. Oczywiście mówię tu... broni. Nie zajmuję się jakimś szmelcem. Posiadam w ofercie bronię, których nigdy nie widziałeś na oczy. Długo tak się jeszcze będziesz przechwalał? Zamilcz, Mora. Kiedy ja mówię, nikt mnie nie przerywa. Zresztą, obejrzyj mój ekwipunek. Chociaż wątpię, aby było cię stać nawet na najzwyklejszą katanę. Dobra, pokaż ten burdel swój. Gościu. Ja ci powiem tak, ty nie masz kolejny gościu, który nie ma kuszy, nie? Mini katana. No to już też już fajnie jest, nie? Ty, no tak patrząc, ile mam siły? 30, o jest. Dobra, nie było tematu. Dobra, także tutaj już mamy, obeszliśmy chyba w końcu cały obóz. Zajęło nam to prawie praktycznie chyba ponad godzinę całego wszystkiego odcinka. Dwóch jakby. Także no, ładnie. Czy ja z nim gadałem, nie? Tak, z tobą gadałem. Tu jest Gorn podobno. Jest. Dobry. Nie do wiary, kogo ja widzę. To znowu ty. Tak, we własnej osobie. Wspaniale. Znowu się spotykamy i znowu będzie ostra jatka. Jak za dawnych czasów. Jasne. Co u ciebie słychać? Jak widzisz, też przybyłem do Jarkendaru i trafiłem do obozu orków. Będąc jeszcze na Myrtanie, usłyszałem o orkach, którzy nie czczą Beliara, ale ducha przodków i są wysoko rozwiniętą cywilizacją. Początkowo chciałem się dostać do ich krainy, jednak dowiedziałem się, że jest ona położona niezwykle daleko. Wtedy postanowiłem trochę zabawić się na Korinis, a potem trafiłem tutaj. I co jest takiego ciekawego u tych orków? Posiadają bardzo ciekawą kulturę i wierzenia, a poza tym są świetnymi wojownikami. Mogłem się od nich nauczyć wiele ciekawych sposobów w walce mieczem i toporem. Gdy tylko tu przybyłem, niemal bez przerwy walczyłem na arenie z orkowymi wojownikami, jednocześnie ucząc się od nich. Jednak potem wódz Warek zakazał tych walk. Dlaczego? Często dochodziło do prawdziwych bijatyk pomiędzy ludźmi a orkami. Wiesz, te stare animozje. Jak długo masz zamiar tu być? Sam jeszcze nie wiem. Na razie bez przerwy pracuję nad udoskonaleniem swoich umiejętności w walce. A być może któregoś dnia wybiorę się z tymi orkami do ich ojczyzny. Z tego, co mi opowiadali, to niezwykła kraina. Poza tym, na razie czekam na rozwój wydarzeń w Jarkendarze. A co takiego ma się stać? Na pewno słyszałeś o tej pladze Beliara, a także o piratach siejących postrach w okolicy. Szczerze mówiąc, miałbym ochotę wypatroszyć tych rabusiów, gdyby tylko wódz orków dał rozkaz do ataku. A co z tą plagą Beliara? Nieustannie pojawiają się bestie z piekłorodem, które oczywiście trzeba szybko likwidować, jeśli chce się trochę pożyć. W każdym razie, na brak zajęcia nie można tu narzekać. Możesz mnie przeszkolić? Mogę ci pokazać. Chcę... No to tak. Ty siła to jeszcze progu nie przeskoczyliśmy?
Właśnie, bo mamy jednoręczny próg przeskoczony. To jeszcze tutaj można punktami zarzucić, nie? Więc źle nie jest. Dobra, cyk, wam. Dawaj, idziemy. Doskonale, chodźmy. Zrobiłem zapis stały. Zrobiony jest, ale przyda się drugi. Nie wiem, co on mi za zwój w ogóle dał. A, jeszcze napijmy się tego many. Mu się przyda plus 5 i on dał mi jakiś zwój. Płomień światła? A, wzmacnia ochronę pancerza. Nie wiem, gdzie idziemy, ale wydaje mi się, że może być niebezpiecznie, ale poczekamy na rozwój wydarzeń, bo może akurat po prostu się nam uda. Właśnie, to są orkowie jeszcze. Właśnie coś mi się tu kojarzyło, że... orki po prostu. A, Cerbery jakieś, coś, to expa dobijemy. Murdo, wal do nich skuszy, no, na strzała ty je masz. Tyle na ten temat. Niczego tu nie znajdę. No, o czym my tu rozmawiamy? Niebieski bez. Idziemy, idziemy, dawaj, czyść tu wszystko. Może znajdziemy jakąś broń, nie broń. Jesteśmy na miejscu. Moja misja polega na sprawdzeniu, czy nie dzieje się tu coś podejrzanego. Słyszysz? Powoli daje się słyszeć dziwny szum. Nic nie słyszę. Wystarczy, że ja słyszę. Gdy ostatnim razem tu byłem, nagle pojawiły się demony. Przygotuj się! O kurwa, demon. Znowu. Wam nie wyjebie się? Trzy są. Mówiąc szczerze, chyba on się zbugował. Mam już chyba dentka, co? Chociaż nie, najebie ich, najebie ich. Dobra. Dobra, mamy szansę. Tyle na ten temat. Expanie dostałem. Holu. Już myślałem, że będzie dentka ogólnie, ale... Nie, jest, kurde, fajnie. Z tych demonów coś jest chociaż. Jakieś mikstury, dwa razy many. Dobra, trochę miksturek. To była niezła rozgrzewka. Masz szczęście, że tu byłem. Bo sam to wątpię, czy dałem... Prawie cię wyjebałeś, jakbym ci nie pomógł. Zgadza się. Właśnie z tym wiąże się moje zadanie. Wyjaśnij zagadkę tych dziwnych i groźnych demonów. Właściwie jestem pewien, że ich pojawienie się jest związane nie tylko z tą całą plagą Beliara, ale także z tym miejscem. Przeszukaj dobrze tę okolicę. Może coś znajdziesz. Potem przyjdź do mnie. Zastanowimy się, co począć dalej. Dobrze, tak zrobię. No tak szczerze to... Chodź kurwo. Ale go trafisz dzisiaj? Czemu on mi expa nie daje? No przecież on przesada. Ty mam tam wejść? Ciebie chyba popieprzyło, co? Może załóżmy lepszą zbroję tam. Niby Beziego, która ma chyba więcej ochrony. Nie, chyba mnie... Nie wiem właściwie. Już nie pamiętam. Także tak. Czemu tu fantów nie ma żadnych? Halo! Gro! Róbmy stały zapis. 34 minuty. Odcinka. No, zwykły ten tu powinno pójść w miarę. W miarę powinno nam pójść. Nie wiem, czy coś widzicie szczerze, ale... Niestety, ale... Dobra. Nic nie ma czego plądrować. Ale spoko. Samorodek srebra. Tu mamy jakąś skrzynię. Nie wiem, czy... Nie mogę jej otworzyć. Więc dobra, kontynuujmy. Zwojownik jest tu. I po chuj ci wojownicy to są. Zaś się nie uda. Gdyż nie mamy szans.
z wojownikiem. Misja najemnika Wama. Dobra, nie ma szans, mówiąc szczerze. On tam, nie wiem, czy będzie na nas czekał, czy co. No dobra, można by było taktyczny odwrót i zobaczymy, co będzie dalej. Sprawdziłbym tutaj te miejsca. Szkoda, że nie ma tych zwykłych pełzaczy wszędzie. Na pewno byłoby łatwiej. On tu będzie stał, czy poszedł sobie? On tu stoi. Trochę mały problem, że mamy za słaby... Słabą postać. Tu widziałem Cerbera. A jest posążek. Chodźcie, kurewki. Pojedynczo najlepiej. A jeden biegnie. No i pięknie. Chodź, kurewko, jeszcze. I na chuj ty go napierdalasz. Mordo. Ale mi jebnął w ogóle ty. Posążek to jest, widzę. No ten posążek tutaj mówi jasno, że jebać tych, co nie wierzyli, tak zwane. Nic tu nie ma. No, ten posążek tutaj mi coś śmierdzi. Aczkolwiek przeszedłbym się jeszcze do góry. Czy tutaj nie ma czegoś ważnego? Chyba bardziej, nie wiem, czy taka pomarańczowa nie jest ta teraz dolina. To tu jest pojedynczo. Pojedynczo, proszę Państwa. Pojedynczo mam z Wami szansę. Jak Was jest dwóch, to nie masz szans. W sumie jak z każdym potworkiem tutaj. Czemu ja zrobiłem coś nielogicznego kompletnie? Chciałem zablokować cios mieczem. Topielca cios mieczem, no. Łeb. Tam widzę, jakaś będzie broń. Spoko, ja już to czuję. Już w końcu będziemy czekać na jakąś broń. Co my tu mamy? Aha, tylko kiepski tasak będzie? No, Lipton, nie? Ty, to my na razie naprawdę OP brońkę mam, nie? Jakby nie ta broń, to wydaje mi się małe problemy mogły być. Wręcz ciężary. Mamy ten posążek, zanieśmy mu, może coś akurat się wyjaśni. Jakaś sprawa. Czyli jednak nie mieliśmy wchodzić. Dobrze, że się tam nie siłowałem do tej kopalni, tylko po prostu sobie odpuściłem. Także no. Będzie spoko wam. Zobaczmy. Znalazłem figurkę Beliara. Beliara. Bardzo możliwe, że to ona sprowadzała tu złe moce. Słyszałem kiedyś, że w ten sposób można przywołać istoty Beliara. Najlepiej będzie, jeśli zaniesiesz ją szamanowi Temszakowi. On będzie wiedział, co z nią zrobić. Przy okazji, dzięki za towarzystwo i pomoc. Jasne. W razie czego, polecam się na przyszłość. Dobra, też trochę będę pomijał czasem te dialogi, bo wydaje mi się fajnie, że jest dubbing nagrany, ale przy nagrywaniu, przy wszystkim, może nam ta seria zająć za długo, nie? Mora, widziałem,
że znalazłeś jakąś figurkę. Może. Nie oszukasz mnie. Oddaj mi ją. Dlaczego niby miałbym ją oddać? I skąd się to w ogóle wziąłeś? Zadajesz za dużo pytań. Przecież to posążek Beliara, a wy orkowie... Koniec, Mora! Doigrałeś się! Tyle na ten temat. Nic tu nie ma. Zajebali go, nie? Halo, chłopaki. Co wy? Co was napadło? Czemu wy mu wpierdzieliście? Mora, czemu Achtar cię zaatakował? Dobrze słyszałem? Mówił coś o figurce Beliara? Zgadza się. Chciał odebrać mi figurkę Beliara, którą niosę Tenprzakowi. Tak też myślałem. Dlatego ci pomogliśmy, Mora. Jak najszybciej udaj się do Tenprzaka. Dobra. Dobra, więc trzeba teraz do Tenprzaka. Ciul wie, który to jest, ale sobie dojdźmy, zobaczmy. Co tu się, który to jest, gościu? Nie wiem, czy to tam nie jest ten przy ogniu, który tam stoi. Także chyba na to wychodzi. Dobra, kurde, mać. Mam 41 minut, ładnie tutaj odcinek zajął. Ładnie, co tam gadałem? Tak. Bo się w ogóle ten gościu pojawił, ja z nim wcześniej nie mogłem gadać. Więc tak. Tenprzak to będzie któryś z tych tutaj gości po prostu, nie? Hatan. To ten jest pewnie. Tak. Stały zapisik będzie najlepiej. Hej! I... Wam prosił mnie, abym przekazał ci tą figurkę. O, duchu przodków. Przecież to figurka Beliara. Zgadza się. Skąd ją masz? To zakazany przedmiot w naszym obozie. Znalazłem ją w pobliskim kanionie. Co tam robiłeś? Razem z Vanem wybraliśmy się tam, gdy nagle pojawiły się trzy potężne demony. Daliśmy im we dwóch radę. Vam jednak poradził mi, abym przeszukał teren i znalazł tą figurkę. Ale to nie wszystko. Wracając z kanionu, zostałem zagadnięty przez wojownika Achtara. Zażądał, abym oddał mu figurkę. Oczywiście odmówiłem, a ten mnie zaatakował. A więc moje podejrzenia się potwierdzają. Jakie podejrzenia? Coś dziwnego dzieje się w naszym obozie. Ale to nie twoja sprawa. Tymczasem weź w nagrodę tę miksturę. Wzmocnij twoje siły. Dobra. Co się stanie z figurką? Oddam ją pięciu najwyższym szamanom. Ją zniszczyli. Tylko w ten sposób możemy zapobiec dalszemu potęgowaniu się zła. Potęgowania się zła? Tak, Mora. Te figurki mają w sobie magiczną moc, która przywołuje istoty Beliara. W kanionie, w pobliżu tej figurki, pojawiały się demony, tak? Zgadza się. No właśnie. Takie figurki zawierają w sobie wielką moc. Ta, która wcześniej znaleźliśmy w obozie, przywołała kilku ożywieńców. Poradziliśmy sobie z nimi bez trudu. Jednak obawiam się, że wywołała ona znacznie gorszy efekt. Jaki? Jej głównym przeznaczeniem było zatrucie serc orków, którzy wyrzekli się Beliara. Ten lub ci, którzy ją tu podrzucili. Chcą zdobyć więcej osób dla kultu demona. Zdaje się, że Beliar tak łatwo nie pozwoli, aby orkowie stali się wolnymi istotami. Będę musiał podjąć w tym kierunku odpowiednie kroki. Dobra, także wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa pa.